Siemano, dzisiaj Feder. Standardowo, niestety jest tylko 8 stopni, spadek niezły temperatury, bo w weekend, w sobotę było ponad 20, pełne słońce, gorąco wręcz. A tutaj wiatr plus, wiatr 40 km na godzinę, więc dosyć dużo. I ten wiatr, z tego co widziałem, pogodę ma wcale nie zelżeć. No i chłodno, zimno. Ale zobaczymy, ryba lubi taką, mi się wydaje, pogodę. Chyba powinno być dobrze. Jadę na powodziowy kanał. Mam do tego miejsca straszny sentyment, ponieważ tutaj padły moje w sumie no, prawie chyba wszystkie rekordy ryb, czyli jaś, leszcz czy też płoć. Do zobaczenia z nadwody. Nie dość, że grat, zobaczcie, jaka fala. Jaki stan wody, przecież tutaj się normalnie zawsze siadało na trawie, a tutaj kamienie. A tak śmierdzi rybą, że szok. Popełniłem ten błąd, że nie pojechałem z rana na ryby, a chciałem po pracy, a widziałem, że będzie tak mocno wiało. No, za głupotę się płaci, niestety. No tak śmierdziało tam rybą na, właśnie na powodziowym. I do tego woda opadła kilka pięknych metrów. No nie dało się tam po prostu dzisiaj łowić w tych warunkach. Zobaczę na barkach. Tam barki są tak wałem, jakby z jednej i drugiej strony jest wał. Barki są dosyć w dole, więc kiedyś mi to ratowało, można powiedzieć, tyłek i można było łowić. Aczkolwiek jakoś tego nie widzę, no bo no, głowę urywa. Zobaczymy. Nie ma opcji łowienia, bo parasol rozwinąć, no ale to jest kompletna głupota. Kolejne miejsce, barki numer 1. No wiadomo, że nie da się tu usiąść. Aczkolwiek muszę jeszcze jakoś plecami. Się dało, ale nie, nie, bez sensu. 10 kul zanętowych poszło. No, zaczynamy zabawę. Niestety miejscówki nie mogę zdradzić, bo jest tajna. Na razie szprotka za szprotką. Co rzut uklejka, na razie 3 rzuty, 3 uklejki. Już kolejne błaganie uklejki, zmniejszyłem z 70 cm przypon do 50 cm przypon. Bo i 30 gram koszyczek, właśnie widzicie branie, 30 gram koszyczek, bo żeby było ciężko, szybko to opadało na dno, ale na razie uklejki się nie odpuszczają. Zobaczymy, czy coś innego w końcu się złowi, albo trzeba wyselekcjonować przynętej, na przykład jakąś kukurydzę, biały robak, duży, ale niestety mam samą pinkę, później kolega mi kukurydzę doniesie, zobaczymy. W końcu znalazłem miejscówę, gdzie tak strasznie nie wieje, wieje trochę, ale leci wszystko bardziej górą, więc prawie godzinę szukałem miejsca do łowienia, nie poddałem się i udało się i siedzę i mam nadzieję, że los się uśmiechnie, bo dzisiaj 10 wypad federowy w tym roku, mniej więcej 7 stopni. Dopiero jestem w stanie cokolwiek nagrać, bo uklejka za uklejką. Nie ma w końcu brania, bo po prostu nie dałem zanęty do koszyczka, tylko samą pinkę i mam nadzieję, że szybko to opadnie na dno i coś większego w końcu wpadnie. Kolejna uklejka, już nie liczę. Mam nadzieję, że coś innego w końcu wpadnie. Pusty koszyczek, bez zanęty w środku i taki krąb. No coś innego przynajmniej niż uklejka. Zobaczymy co dalej. Dalej mocno wieje, a sobie zrobię właśnie, dowilżyłem zanętkę do koszyka. Tu jest trochę bentonitu. Poszczę z 6 takich koszy, bo uklejki ustały, więc liczę na coś fajnego. Chwilę słoneczko się pojawiło, super. Cały czas malutkie pyknięcia, uklejki, zaraz do nęca. Donęcamy. Łowię mniej więcej na 25 metrze, 22. I tam mniej więcej u góry ekranu, czyli o mniej więcej tutaj, powiem wam, że po donęceniu od razu taka ławica uklejek. Jest to z 1,5-2 metry. Aczkolwiek widzę, że teraz nie biorą te uklejki. Coś się uspokoiło. Dałem 30 cm przypon, no bo już chciałem zniwelować po prostu
te brania, tak? Zobaczymy, siedzę jeszcze 2,5 godziny do 18. Oby. Cały czas strasznie wieje. O, właśnie w tym momencie się uspokoiło, ale czasem jest tak, że mam wrażenie, że to drzewo na mnie spadnie. Właśnie zarwałem rybę, taką około 25 cm tuż przy brzegu. A tutaj takie pudełko cudów. Książki. Przypomniki. Jeszcze stare. Uklejka, teraz mam szypon 35 cm. O, takie fajne szypony gotowe, metrowe od Matrixa. Aczkolwiek to jest tutaj przekłamane. Jest jakieś 0,11, miało być 0,08. Nie wiem, coś się mi popierdzieliło. Izolacja, ważna rzecz na rybach. Taka zwykła taśma też się przydaje. Widelec, jak mówię, z jakiegoś obiadu wcześniejszego. Dobra, walczymy, dalej walczymy. Ja trochę ucichł, spróbuję wyselekcjonować rybę. BMH czyp numer 16, z 20 zmieniłem. Dwa białe i dwa fluo. One to nie są takie pinki, ale też nie są takie jakby typowo dużo białe. Ja bym to takie nazwał większa pinka. Tak wyselekcjonowałem. Trochę większa uklejka. Żonka zrobiła lasagne. A tutaj znowu szarpnięcia uklejkowe. Dałem szypon 0,12, 60 cm, więc chyba znowu go skrócę do 30, bo wtedy tak dłużej widziałem, leżał ten zestaw na dnie i te uklejki tak wtedy nie atakowały. Zobaczcie, jaki byczek, 28 cm, upadł mi, sorry. A zobaczcie, co on tu ma, masakra. No nareszcie, dzień dobry, zaraz zmierzymy, dam znać. 29,5. 29, no. A tamten będzie trochę więcej. Chyba z 3 dyszki. Źle go mierzyłem. No słuchajcie, teraz się zrobiła kompletna cisza. Kompletna cisza się zrobiła i zostało mi 40 minut wędkowania. Ale to może być cisza przed burzą. Może na koniec jeszcze wpadnie jakiś fajny bonus, aczkolwiek już jestem zadowolony. No ta płoć to jest to, po co tu przyjechałem, aczkolwiek mogłaby być jeszcze większa, jakaś 40. Byczek całkiem niezły, z 3 dychy. No i te uklejki, pomijam jeden krąb, jedna spinka, jak coś koło 25 cm. Dzień jak najbardziej na plus, już przestało wiać, więc fajnie. Zrobiło się cichutko, wykorzystam te pół godziny, donęciłem przed chwilą. Musi być dobrze. Jest dobrze. Zmiana haczyka na 20.008. Już jadę do domu, bo kolejny śledź. Ale było fajnie, mimo wszystko. Nie poddałem się. Ja się już pakuję. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia. W tą stronę. Je łapię. O. Jeszcze tak kilka słów na zakończenie. Niedaleko mnie dwóch panów łowiło na grunt, złowili łącznie z 10 byczków, oni łowili jakby na głównej odrze, bardziej na takim kanale. Taki koło 30 cm akurat pan je skrobał, no a dobrze, że sobie je biorą. Byczków chyba nikt nie lubi łowić, niektórzy uważają tę rybę za chwast. Chyba nam w regulaminie jest, że trzeba tę rybę wyrzucać, ja przynajmniej swojego wyrzuciłem. No i co? Bardzo pozytywne wędkowanie, mimo że warunki dzisiaj były naprawdę trudne. Fajnie było po prostu. Cieszę się, że posiedziałem nad wodą, naładowałem sobie baterię. No i co? No i za tydzień trzeba chyba znowu gdzieś ruszyć coś. Może w końcu jakieś leszcze fajne wpadają. Zobaczymy. Za tydzień jest w ogóle chyba okręgówka we Wrocławiu. Ja w zawodach udziału nie biorę. Uważam, że jestem jeszcze za cienki. Ponadto jakoś mnie to denerwuje, że są te o 6 zbiórki, o 9 wędkowanie, do 15, jakoś tak, nie wiem, dla mnie to... Wolę sobie tak rekreacyjnie pojechać, a na zawody może kiedyś. Dobra, no to trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba. Dzięki za uwagę raz jeszcze, pozdro!